monter budownictwa wodnego. Monter budownictwa wodnego zajmuje się wykonywaniem robót regulacyjnych i hydrotechnicznych. Osoba z takim wykształceniem może znaleźć zatrudnienie w zakładach, które zajmują się ogólnie rozumianym budownictwem wodnym oraz utrzymaniem wałów i zapór przeciwpowodziowych. Jesteśmy na budowie pod nazwą Modernizacja wału Wiślanego w Dolinie Stężyckiej na odcinku 4 plus 100 do 5 plus 292. Omawiany odcinek wału był w bardzo złej kondycji, jeśli chodzi o przepuszczalność wód przy spiętrzonych wodach Wisły. Modernizacja polega na wykonaniu przesłony o głębokości 12 metrów, która to w znacznym stopniu ograniczy filtrację wód przez wał przeciwpowodziowy. Ponadto zostaną wykonane ciągi komunikacyjne na ławie przywałowej, usprawniające możliwość poruszania się w przypadku powodzi, ewentualnie do dojazdu do pól na zawalu. Ponadto na koronie wału przewidziany jest ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej, który po prostu umożliwi swobodne podróżowanie, ewentualnie po prostu spacery i rekreacje. Monter budownictwa wodnego wykonuje roboty związane z utrzymaniem oraz regulacją cieków naturalnych. Przez cieki naturalne rozumie się rzeki, potoki czy strumienie. Tym mianem określa się wszystkie wody powierzchniowe, liniowe i płynące. Regulacja cieków naturalnych polega na czyszczeniu oraz pogłębianiu czy poszerzaniu koryt. Przed podjęciem tego rodzaju pracy monter odczytuje stan wody i określa jej stan. Dopiero potem dobiera odpowiednie narzędzia, materiały oraz sprzęt niezbędny do wykonania pracy. Monter budownictwa wodnego w swojej pracy posługuje się młotem do wbijania pali, szlifierką kątową do cięcia elementów betonowych, wiertarką do wiercenia otworów oraz innymi urządzeniami. Uczestniczy w pracach ziemnych wykonywanych koparką i w pogłębianiu rzek oraz zbiorników wodnych pogłębiarką. Do regulacji i utrzymywania naturalnych cieków wodnych często wykorzystuje się surowce naturalne, takie jak rośliny czy kamienie. Takie środki naturalne sprawdzają się o wiele lepiej niż na przykład sztuczne wylewki. To bardzo ważne, aby nie ingerować zbyt mocno w środowisko. Czasami jednak ciek może zostać zdegenerowany przez ludzką działalność. Wtedy obowiązkiem montera budownictwa wodnego jest rekultywacja jego środowiska wodnego, czyli przywrócenie wartości przyrodniczych. Na budowie wału przeciwpowodziowego w Stężycy mamy do wykonania przesłonę cementowo-bentonitową no, głębokości 12 metrów, która jest jakby podstawowym zadaniem tutaj tej budowy oraz poszerzenie drogi przywałowej i wykonanie pasów technologicznych na koronie wałów i na drodze przywałowej. Na budowie pracuje tak zwany trench mixer, który ma za zadanie wykonanie przesłony cementowo-bentonitowej. Do maszyny doprowadzany jest zaczyn z silosów, który jest wtłaczany do przesłony i mieszany z gruntem istniejącym. Monter budownictwa wodnego wykonuje roboty związane z budową, eksploatacją oraz remontami urządzeń wodnych. Do takich urządzeń wodnych należą m.in. elektrownie wodne, wały czy zapory przeciwpowodziowe. Oto niektóre przykłady budowli hydrotechnicznych, jazy, zapory, śluzy, elektrownie wodne, kanały. W zależności od rodzaju budowli, monter stosuje różne metody oraz technologie. Tyczy się to zarówno budowy, jak i remontów. Dobiera odpowiednie materiały, narzędzia i sprzęt, a następnie przystępuje do działania. Podczas pracy posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną urządzeń wodnych. Dokonuje cyklicznych przeglądów stanu technicznego urządzeń wodnych i w razie potrzeby diagnozuje je oraz usuwa usterki.
bardzo ważne jest zabezpieczenie urządzeń wodnych przed filtracją. Tego typu problem występuje w budownictwie wodnym. Różnica poziomów wody pod urządzeniami tworzy ciśnienie hydrostatyczne, które powoduje ruch wody. Ignorowanie filtracji może być tragiczne w skutkach. Brak zabezpieczeń może doprowadzić na przykład do zawalenia się zapory. W razie wystąpienia zagrożenia, monter budownictwa wodnego postępuje zgodnie z przyjętymi procedurami. Zapory oraz wały chronią wsie, pola oraz całe miasta przed zalaniem. Utrzymywanie ich w dobrym stanie technicznym, a także kontrola poprawności działania leży w obowiązkach monterów budownictwa wodnego. Jest to więc zawód obarczony dużą odpowiedzialnością nie tylko za bezpieczeństwo ludzi, ale niekiedy również za ich życie. Dlatego jest to praca odpowiednia nie tylko dla osób o zainteresowaniach technicznych, ale również dla takich, które są wytrzymałe oraz odporne na stres. Jeśli chcesz pracować w zawodzie monter budownictwa wodnego, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza. Po ukończeniu szkoły podstawowej nauka w 3-letniej branżowej szkole pierwszego stopnia w zawodzie monter budownictwa wodnego oraz zdanie egzaminu zawodowego. Ścieżka druga. Ścieżka dla uczniów, którzy po ukończeniu branżowej szkoły pierwszego stopnia w zawodzie monter budownictwa wodnego chcieliby rozwijać się zawodowo. Nauka w branżowej szkole drugiego stopnia oraz zdanie egzaminu zawodowego i uzyskanie zawodu technik budownictwa wodnego pod warunkiem zdania również egzaminu zawodowego w zawodzie monter budownictwa wodnego albo kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. W zawodzie monter budownictwa wodnego istnieje możliwość nabycia kwalifikacji pokrewnych lub uzupełniających ujętych w zintegrowanym systemie kwalifikacji